Niespodzianki są najlepsze, co nie? Mistrzowska nagroda! Zrobiłam coś dla ciebie. Błagam. Czuję, ktoś ducha świąt? O, nie trzeba było. Beleza! No cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Słuchajcie, zimowa kraina czarów w Overwatch trwa już od wtorku. Ja dopiero teraz zbieram się na nagranie krótkiego filmiku o tym. Przejdźmy do tego takim telegraficznym skrócie, co dostali każdy z bohaterów tutaj nasz Overwatchowy. Prawie każdy coś dostał, chyba każdy, ale tak od tego, co mamy konkretne rzeczy, czyli najbardziej interesują nas skórki. A więc, no to Diva nie dostała skórki, ale dostała zwycięską pozę z lampkami. Okej, może być. Jak ktoś lubi lampki, to będą lampki. Ale przejdźmy dalej. Farah dostała fajną skórkę. Już mówię, pokazuję tutaj wam. Już jest to królowa lodu. Jeszcze jej nie trafiłem, ale jest spoko. Podobna do Mary. Zresztą wszystkie skórki Farah są podobne, więc... No ale fajny. Jest to dobry klimat. Może się podobać nawet poza sezonem. Spoko. Fajny prezent. Genjiemu dostała się tylko i wyłącznie chyba... Emotka nie. Dostała mu się kwestia. Święta. Wesoły świąt. Spoko. Fajnie, fajnie, ale głównie dlatego, że ostatnio właśnie Genji dostał tą skórkę Oni za Heroes of the Storm, więc może dlatego teraz twórcy nic nie dali. Hanzo, z tego co kojarzę, to skórki chyba nie dostał, albo się mylę, ja właśnie skórki nie dostał. Emotki też nie, prezentacja zagrania też nie, kwestie? Czyli kwestia najprawdopodobniej tylko i wyłącznie. Tak, tak, też skromnie, też i Hanzo. Lucio dostał super, już ją mam, jest DJ Mruz, jest spoko. Fajnie, bo Lucio nie dostał ostatnio w żadnym... Dopiero chyba na Olimpiadzie dostał skórkę, więc teraz wraca fajna skórka do Lucio i na pewno taka klimatyczna na okres zimowy się przyda. Przejdźmy dalej, Łaska. No tak jak widzicie, Łaska też skromnie, bo skóreczki nie dostała i jedynie co, to tak jak dobrze wiecie, dostała... Jestem twoim aniołem stróżem. No więc anioł stróż jest i McCree też mi się trafił już. Bardzo się ucieszyłem z tego powodu, bo mi się podoba ta klimatyczna taka. No do McCree akurat pasuje według mnie, ośnieżony Scrooge, tak? No więc będzie pasował McCree. May już mam, May Kołaj albo pani Mikołajowa, więc bardzo fajna skóreczka dla May. Oczywiście nie pokazuję wam tutaj kwestii, tak jak gdzieś niektóre mają. Tutaj najważniejsze takie rzeczy. No i oczywiście tutaj mamy... liście, tak jest. I prezentacja zagrania? Nie. Zwycięska poza u niego jest Toast, więc bardzo fajnie. Co do Toastów, to zaraz wrócę jeszcze do tego. Smuga dostała super skórkę, jeszcze jej nie mam. Mam nadzieję, będę ją miał. Dzynia. Kiedy zobaczyłem tą skórkę, od razu przypomniało mi się, jak gdzieś w październiku rozmawialiśmy ze znajomymi. No to najprawdopodobniej Diorwem dostanie Świętego Mikołaja, bo nie dostał na Halloween. No i Smuga pewnie Elfa. Dzyń. Jest. Tak, w skrócie. Sombra dostała nawet skóreczkę, co jest bardzo fajne, bo postać niedawno weszła i już cukiereczek może się podobać. A właśnie, ustawię sobie, skoro się trafiła. Niech będzie. Symetra dostała emotkę. Nie, dostała prezentację zagrania. Bardzo fajną. Spoko. Jest naprawdę też fajna, świąteczna. Może się, tak jak mówiłem, podać. No i Tjorvan oczywiście jako Święty Mikołaj. U mnie jeszcze jako Harlejowiec. Na pewno będzie pancer Mikołajem, kiedy się pojawi, no ale na razie tylko tak. Trupia wdowa, prezentację zagrania i chyba najbardziej epicką i pasującą do wdowy. Nie możecie mi tego odmówić. No i lećmy dalej, żeby tak szybko. Wieprzu oczywiście dostał. Jak to wieprzu, jest ona śmieszna. Tak, wcześniej mieliśmy potwora z mowy tutaj, a teraz mamy... Mi to nie pasuje, ale okej, każdy ma swój gust, nie? Winston ma jedno z lepszych. Jak nie gram Winstonem, to jak sobie kupię, to zacznę im grać. Albo jakby to stanę, więc fajne jest to. Yeti mi się zdaje, że nawet poza sezonem będzie pasowało, bo jest takie fajne, jest konkretna skóreczka do Winstona. No i oczywiście Zenyatta też dostał skórkę, która mi się średnio podoba, ale powiem, słyszałem opinię, że jest rewelacyjna, dziadek do orzechów, wali orzechami, lata w ogóle świąteczny. Okej, spoko, wam się podoba, mi nie.
Każdy ma prawo do swojego zdania. Jasne. Złomiarz chyba dostał tylko kwestię. Tak. O, no, ładnie jakby wybuch. Tak, tak, tak. Dokładnie. Tak też jak widzicie. Żniwiarz dostał fajną skóreczkę. Też jak ją trafię, będę ją używał na pewno święta. A może nawet poza, bo jest taka... No jest taka dobra. Jest dobra, naprawdę. No i żołnierz, i tutaj wróćmy jeszcze raz do żołnierza, bo żołnierz nie dostał też nic akurat dużego, ale dostał zwycięską pozę, dostał kakałko. I teraz jeszcze wróćmy do zwycięskich poz, bo tutaj Anna dostała też zwycięską pozę i można sobie zrobić drużynową, drużynowy, nie to gdzie to, tu jest, przepraszam, a tu będzie zwycięska poza. Tak, toast. Dokładnie, można sobie zrobić toast, browar i, prawda, czy tam grzaniec i kakao i mamy wzniesienie toastu przez całą drużynę, jeżeli wygracie i macie akurat to ustawione. Więc jest spoko. No i co najważniejsze, Bastion dostał chyba tylko kwestię. No ale... No cóż... na razie okej. Dobra, dzięki wielkie, że zrobiliście ze mną ten szybki przegląd i teraz tak, no zapraszam was na śnieżną ofensywę May w moim wykonaniu. Tam dzielę się swoimi przemyśleniami odnośnie tej, można powiedzieć, eventu świątecznego, prawda, który tutaj mamy w zimowej Krainie Czarów. No a potem jedna szybka gra, prawda, na, prawda, salonie gier, czyli to, co mamy tutaj, dostępne salon gier, wchodzimy i zimowa tajemnica, czyli losowi bohaterowie, prawda, na dwóch zimowych planszach, czyli Hanamurze i Kingthrow. Ja wam zaprezentuję Hanamurę i akurat nie zginąłem tam, bo grałem cały czas Tjurbornem, obrona się udała. Dobra, na razie. No i do zobaczenia w następnych filmikach, bo już nie będę was tutaj później żegnał, zanudzał. Do zobaczenia w następnych filmikach, czyli być może poradniku, już następnym do map. No i co najważniejsze, do jakiegoś gameplaya. No hej! Hej. No, zostawiłem wam tą wyjściówkę specjalnie, teraz mogę chwilę pogadać. Dobra, słuchajcie, śnieżkowa ofensywa May, zobaczymy. Zobaczmy, coś mi się tak długo gra wodowała. Dobra, mniejsza o to. Za chwilkę powiem wam już po tej rundzie moje zdanie na ten temat. Ja nie lecę nigdy do przodu jak wariat. Nie mam aż takiego skilla. Wolę dobijać przeciwników niż zostać. Tam ich dużo było. Tak dużo. Aha. Wygrywamy troszeczkę. Aż wam powiem, że... O, ma śnieg. Się wkopałem. O, to nie ja. Ale spoko. Tak jak mówię, zabawa jest fajna. To jest naprawdę taka świąteczna przygoda, która może mieć swój... No... scenariusz, może kiedyś w innych pomysłach overwatchowych, ale ma kilka małych minusików. No tak jak widzicie, po pierwsze zbieranie tych śnieżek, to nie jest minusik wielki, to taki niedelikatny. Być może to taki był zamysł od początku, żeby zbierać te śnieżki. Ha, ha, ha. Tego nie widziałem, a wpadło. No spoko, chociaż jednego zabiłem, mogę sobie to powiedzieć. Zabiłem, uśnieżyłem. Okej, tu jest śnieg. Poczekajmy, poczekajmy. Niech cię tylko znajdę. Zostało trzech wrogów. Dobra. Gdzieś jakiś świeży śnieg? Ktoś widział?
tylko jeden wróg. Ustrzel go żołnierzu. Uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Teraz wszystko zależy od ciebie, żołnierzu. Teraz wszystko zależy ode mnie. Wiem, że tam jesteś. I zostałem sam. I co? I co? Na multi. Wywiad przysłał nowe informacje. Znamy pozycję wrogów. Przygotujcie się na serię śnieżek. O kurde. On też nie ma śniegu. Ła! Będziemy się tak pół godziny jeszcze bawić. O, nabiła mu się ulta. No, nie udało się. Ale wesoło było chociaż. Jednego upolowałem? Nie, dwóch upolowałem. Dobrze jest. Spróbujmy, spróbujmy. No, mówię, emocje są po prostu super. Zabierajmy się, bo tu jest dużo przeciwników. O! Został jeden na pięciu. No dwóch wykosiłeś. Trzech. O, będzie zagranie meczu pewnie. Dwóch. Jeden na jeden. No. No, w przeciwieństwie do mnie on zagrał lepiej. Ale ja tak... Znowu jeden na jeden dostajemy. Dobra, spróbujmy wygrać tą trzecią rundę. A drugim minusem, bo nie wiem, czy dokończyłem, czy może już mówiłem, bo już sam nie pamiętam. Drugim minusem jest to, że pierwszym malutkim jest to zbieranie śniegu, drugim jest to, że niestety oczekuje się dosyć sporo na... Damy, damy, wygramy to. Pozostał jeden wróg. A, już go tutaj ustrzelił. Runda wygrana. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Zobaczmy, jak dalej pójdzie. I będzie do 2 do 2, czyli długa runda nam wyszła wyjątkowo. Kto wie, może uzbieram nową ulti jeszcze. Ja też chcę sobie graffiti rzucić. Tak jak mówię, no jeden... Oceniam w porównaniu do halloweenowego wydarzenia tą grę na 4, no zwykłe 4, nie będę już taki zły, żeby... Niech będzie tak. Śnieg, śnieg, śnieg. Ktokolwiek widział śnieg. Weź, zostaw mi. No, co za gość. O, jego będzie. Muszę zaryzykować tutaj. Z przystawienia, ale się liczy. O, ale wypaliłem ultę. Tak jest! Końcówka dobra, początek średni, dwa razy zmarnowana ulta, ale taka jest właśnie ta zabawa. Przede wszystkim spoko.
udało się co nieco zagrać. Na pewno tam któryś z graczy, który tą ultę odpalił, chyba trzech zabił. No, spoko. Dobra, moi drodzy, zapraszam was jeszcze w związku z tymi świętami na jedną z gierek tych na świątecznej, zimowej planszy. Obejrzmy sobie, zobaczmy, co oni tam naprodukowali. Nam oczywiście chodzi tylko o sam wystrój planszy, bo jak wiemy, dodatków tam więcej nie ma. No i co? No i to tyle tego świątecznego odcinka, więc widzimy się później w innych. Czekajcie już niebawem. Obejrzcie sobie tego małego gameplaya. No dobra, że tak powiem. Zacznijmy sobie Tierbornem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zresztą to losowi bohaterowie. Ten tryb ostatnio lubię, jest fajny. Chociaż może tą wieżyczkę postawmy tutaj. Może to będzie zbyt oczywiste, ale czemu nie? Potem się będziemy zamieniać, nie? O, niech on... O, a tam niszczy. Ledwo co dostała. A. Cztery. Kręć. No, bo tutaj mnie nie lubi chyba ten Reinhardt. Dobra. Ale nas zaatakowali? Niemożliwe. Trzy, cztery, pięć, wal. Odpalamy. Pięknie, pancerze bierzcie. Dobra, to się nazywa obrona. Dziwne, bo myślałem, że w tym miejscu wieżyczka nie da rady, a jednak ten taras, tak jak opisywałem w poradnikach, jest dosyć istotny, więc kontrolowanie go konstruktorem. Jest i mamy. Dobra, obrona. Poczekajmy, poczekajmy, jest dobrze. Współczuję mu. A ja, zniszczają. Dwie wdowy. O, ale odpaliłem się.
Bohaterowie żyją w chronice! Popracowałem nad tą kurwą! O, zginąłem, ale seria 7 jest. Jeszcze. O, jeszcze mnie skrzesiła koleżanka. Ależ. Tjörbornowa obrona Hanamury. No, poraw się. I. No nie ja. Tak, no raczej wdowa, ale która? Chyba po przeciwnej stronie coś tam pociągała. A nie, po naszej. Bohaterowie żyją. Oj. W tył głowy. No dobra. Moi drodzy, tak wyglądają zimowe plansze. Mam nadzieję, że się podobają. Mi na przykład fajnie, no. Jest to jakaś odmiana, prawda? Chociaż to są zimowe plansze, tylko i wyłącznie zmienione graficznie. Dalej jest to samo. Mamy więcej śniegu, więcej ozdóbek. No i co? No i widzimy się w następnych poradnikach, gameplayach. Do zobaczenia w moim Overwatchu. Dołączcie kiedyś do mojej warty. Na razie.